Inteligentne dziecko w naszej szkole polskiej wie, że 100 tysięcy dziś to nie to samo, co 100 tysięcy w roku 2015. A do czego zmierzam i pomykam, chyżo? Żeby wam pokazać, Aleksander Grad, wielki program energetyczny, 100 tysięcy miesięcznie. W 2015 roku. Panie pośle, a jak odszedł... nie musi, panie pośle, nie musi pan pomykać chyżo, bo jeszcze pan ma prawie 5 minut. Ale pan nawet nie wie, panie marszałku, co jeszcze chcę powiedzieć, a. Ile mam za narzu. Rozumiem. To dramatyczna sytuacja dla mnie, cztery. Już, ale dziękuję, bo z panem stracić 10 sekund to przyjemność, czy 15. Okej, okay. A potem do Tauronu i ponad milion. I wy śmiecie po prostu z trybuny sejmowej epatować Polaków i porównywać płace. Cieszy mnie to, że jak mówię, to was rusza tak to. To jest dobry znak. To znaczy, że mam jakieś tutaj argumenty, bo wtedy poruszenie w ławach przestraszonej opozycji ogromne. Tak. Przepraszam bardzo. Proszę umożliwić panu posłowi Cymańskiemu. I teraz powiem komplement pod adresem Konfederacji. Bardzo mi są bliscy Konfederacji, jeżeli chodzi o wartości narodowe, historyczne i wszystkie. Natomiast różni nas, nie ukrywam. Podejście do gospodarki, bo są liberałami, ale są prawdziwymi i mówią to z tej trybuny. Przed chwilą mówili, co sądzą o tych naszych podatkach, o tych świadczeniach, o tych socjalnych. Ale najważniejsza siła polityczna, liberalna, która się sposobi i po cichu chce tam się dostać i rządzić krajem, ona się maskuje. Bo prawdziwi liberałowie w Brukseli, wasi ludzie, mówią o tym, co tu dzisiaj z patosem chcecie zrobić, prawda? Bo chcecie podwyżek. Wiemy, jaka sytuacja trudna jest i temu nie zaprzeczamy. Ale kto to powiedział z Brukseli, że pomysł 20% podwyżki dla sfery budżetowej to propozycja rodem z piekła, tak? Co, to nieprawda? Krasnoludki to bardzo ważne osoby. Byli ministrowie i premierzy takie teksty dają, bo z Brukseli łatwo jest to mówić, ale tu, gdybyście to powiedzieli, jesteście skończeni. A więc tylko od czasu do czasu ta liberalna twarz z tego cienia wychynie i można ją dostrzec. Czy dostrzegą to Polacy? I o tym, co tu mówimy o przeszłości. Proszę państwa, jeszcze dwie minuty. Jest dzisiaj, powiedzmy sobie tak, to... Nie jest sztuką, bo są trzy nieszczęścia. Nigdy żaden rząd od przełomu w Polsce nie był w tak skrajnie trudnej sytuacji. Trzy ogromne nieszczęścia, niespodziewane. Jedno można było się spodziewać, a więc COVID z wszystkimi konsekwencjami, ilu przyjaciół i z tej trybuny sejmowej tu, ilu odeszło od nas nawet. I wszystkie konsekwencje. Drugie nieszczęście tragiczne, ta wojna, która się toczy i nie wiadomo co dalej. A trzecie, najbardziej przykre i gorzkie, opozycja. Zamiast tu, na swoim polskim podwórku toczyć bój, to do Brukseli, te konszachty, ta krecia robota, te blokowanie i sabotaż i ta dywersja, bo tak naprawdę my nie aniołki ani nie geniusze, ale gdyby nie działania w Parlamencie Europejskim i w Komisji waszych ludzi, i waszych sprzymierzeńców, te pieniądze, o których tak mówicie, już byłyby tutaj. To jest surowe, co mówię, ale mówię to z przekonaniem, bo sąd materiał dowodowy w tej sprawie jest bardzo konkretny i on wystarczy, żeby takich słów użyć. I to jest przykre. Żaden poseł z żadnego kraju, nawet z naszych wschodnich sąsiadów, nigdy by sobie nie pozwolił, żeby zabiegać. I chcecie wygrać wybory nieuczciwie, a nas oskarżacie, że to my blokujemy, a jest dokładnie odwrotnie. I to trzeba wyraźnie powiedzieć. Jeszcze pytanie o realizm. No proszę państwa, bardzo ważne, do czego to zacietrzewienie? Na czym to polega? Donald Tusk jeździ po kraju i on mówi, że ten rząd nie dba o najsłabszych. Kto to mówi? Kto to mówi? Proszę państwa, do polityków trzeba mieć ograniczone zaufanie, do wszystkich. Ale jest na szczęście internet. Mamy dzisiaj łatwość sprawdzenia, co kto robił i komu pomagał. I przez 8 lat waszych rządów, mówię tutaj do liberałów wszelkiej maści, bo można ich spotkać w różnych miejscach, nawet i u nas czasami, ale liczy się dowód i liczy się faktyczna polityka. Żołnierz prawdziwy, już kończę, przechodzę do finiszu. Żołnierz, jego wartość się sprawdza nie w koszarach ani na ćwiczeniach, tylko na froncie. I wartość partii się sprawdza wtedy, kiedy rządzi.
a nie wtedy pięknie gada. Bo mówić można wszystko. Ja 25 lat byłem w opozycji i wielokrotnie w koalicji. I wiem, jak łatwo się obiecuje. Cudawianki. Natomiast rządzi się ciężko i my to robimy.